Nie mają swojej stałej siedziby, ale pomysłów na integrację w kole nie brakuje i szybko rosną w siłę. O kim mowa? O szczecińskim kole Polskiego Związku Wędkarskiego Łączność. Dariusz Zemner, prezes koła. I Wiktor Biczkowski, członek koła. Koło liczy 560 członków. Koło powstało w 1975 roku przy Zakładzie Telekomunikacji. Wyszliśmy z inicjatywą zmiany, restrukturyzacji w kole. Teraz jest to koło duże, prężne. Robimy około 20 imprez w roku. Przybywa nam wędkarzy, przybywa nowych pomysłów. Cały czas rozwijamy się do przodu. Nie brakuje wśród Was takich zapalonych wędkarzy, sportowców? Wielu mamy sportowców. Mamy też młodzików, którzy też fajnie sobie radzą na zawodach okręgowych i zawodach kołowych. Jest to fajne, dlatego że można duży wkład w nich włożyć i uczyć tego, tak? I oni tego chcą. Nie chodzą, nie szaleją gdzieś po mieście, tylko spędzają ten czas z nami nad wodą i można z nimi fajnie współpracować. Ostatnio pokazaliście się wszystkim mieszkańcom Szczecina podczas zawodów tu właśnie. Postanowiliśmy z Darkiem właśnie zrobić pierwszą edycję takich zawodów Rzęski Standard 2016 w Szczecinie. Impreza nam wypaliła, wszyscy byli zadowoleni, przyjechało do nas dużo gości, dużo znajomych, dużo przyjaciół. Pomógł też nam okręg nasz szczeciński. I co roku będziemy tą edycję, że tak powiem, robić. Pływacie też na morze, Darku? Pływamy często na morze, prywatnie. Koło robi dwie imprezy, zawody dwa razy w roku na morzu. Ale nie tylko pływamy, jeździmy na plażę, spinningujemy z plaży i łapiemy z gruntu na surfcasting. No dobrze, a zapytam jeszcze o kobiety. No bo mówiliśmy tutaj o młodzieży, a kobiety w kole też są? Kobiet w kole mamy, bodajże chyba dwie czy trzy, tak? A, mamy w kole. To niewiele. Niewiele. Myślimy, że po tych naszych wszystkich wspaniałych zawodach, gdzie się wszyscy nas fajnie bawią i widzą, co robimy, że więcej kobiet do nas przyjdzie, gdzie też kobiety namawiamy, żeby do nas wstąpiły. No i też były kobiety na zawodach od rzymskiego sandacza. Już jest głośno, że przyjadą dużą ekipą, tak? Kobiety. Czyli na następny rok, tak. Jeśli się na następny rok uda oczywiście zorganizować taką imprezę. Miejmy nadzieję, że nam się uda, a ze swojej strony gwarantujemy, że będziemy tą imprezę chcieli zrobić i na pewno będzie lepsza niż w tym roku.